Co kryje się pod dość skomplikowaną nazwą? Kurs brakarski wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną. Nazwa być może skomplikowana, natomiast jest to prosta rzecz. Oceniamy jakość tarcicy za pomocą wzroku i swojej wiedzy, którą pozyskujemy właśnie na kursie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarcica budowlana, konstrukcyjna musi być, wychodząc z zakładu, musi być oznakowana certyfikatem CE. Taki certyfikat może wydać zakład, który posiada zakładową kontrolę produkcji. Częścią tego systemu zakładowej kontroli produkcji jest stanowisko, na którym sortuje się tarcicę. W większości polskich zakładów realizowane jest to metodą wizualną, czyli jest pracownik, który posiada odpowiednie umiejętności i tą tarcicę ręcznie za pomocą swojej wiedzy i rąk sortuje. Natomiast drugą możliwością jest sortowanie mechaniczne. Trzeba mieć specjalne urządzenie przystosowane do takiego sortowania i wtedy można to robić automatycznie, na przykład w linii produkcyjnej. Z czego składa się ten kurs? Z jakich elementów? Kurs składa się z kilku elementów. Najpierw teoria, czyli to, dlaczego te deski oceniamy. Kolejną rzeczą jest uwzględnienie pewnych warunków technicznych, które są wykazane przez normy. Uczymy się wizualizować przekroje sęków, które są w tarcicy, określając wskaźnik sękatości. I po takim teoretycznym materiale przystępujemy do tego, co widać, do praktyki, czyli mamy dużą tarcicę długą, którą staramy się oceniać w sposób taki, jak na zakładzie powinniśmy to robić. Wiedza na sam koniec jest weryfikowana? W jaki sposób? Jest egzamin teoretyczny w postaci testu i wiedzy, no i praktycznie uczestnicy kursu muszą ocenić kilka wybranych sztuk tarcicy. Jesteśmy podczas części praktycznej trwającego kursu brakarskiego, wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego. Niech pan powie, czy taki kurs brakarski tartacznikom jest potrzebny? Pytanie, czy tartacznikom jest potrzebny, jest takie trochę nietrafione, bo to jest szersze pytanie. On może być potrzebny zarówno na tym potocznym rozumieniu tartacznikom, ale na przykład firmom, które prowadzą obrót drewnem i mogą kupować na przykład tarcicę ogólnego przeznaczenia, przeklasyfikować ją, oczywiście według ściśle określonych zasad, i sprzedawać dalej jako tarcicę konstrukcyjną. Oczywiście po spełnieniu jeszcze dodatkowych warunków, takich jak uzyskanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji. Także nie jest to kwestia tego, czy tartacznicy, tylko to jest trochę szersze spojrzenie. Kurs może być przydatny również cieśli, który chcą zweryfikować, czy na pewno tą tarcicę, którą aktualnie robi wywiązkę dachową, czy na pewno jest właściwa pod względem klasy sortowniczej, czy ostatecznie klasy wytrzymałościowej. A kto najczęściej bierze udział w tego typu szkoleniach? Zdecydowanie najczęściej są to, liczebnie patrząc, to są pracownicy firm produkujących tarcicę konstrukcyjną, czyli tych tartaków, tartacznicy. W największej liczbie to są pracownicy, aczkolwiek dość często są to też właściciele, zwłaszcza mniejszych podmiotów, którzy przynajmniej na początek chcą zapoznać się, o co tu właściwie chodzi z tą tarcicą konstrukcyjną, żeby nie tylko może poznać szczegółowo zasady produkcji tej tarcicy, sortowania tarcicy, co bardziej może szersze spojrzenie, dlaczego w ogóle, z jakich powodów producent na przykład więźby dachowej powinien spełnić określone wymogi wynikające z przepisów prawa. Wspomniał pan, że powinien, czyli rozumiem, że są jakieś przepisy prawa, które determinują to, że należy taki kurs brakarski zrobić, który w konsekwencji związany jest z zakładową kontrolą produkcji. Może coś więcej na ten temat? Generalnie sprawa jest dość banalnie prosta. Tarcica konstrukcyjna. Takim standardowym przykładem, najczęściej w sytuacjach takich rzeczywistych występujących, to są produkcja elementów na więźbę dachową. Rzeczywiście to nie jest jedyny przypadek. To jest po prostu wyrób budowlany. Wyroby budowlane, wszelkie wyroby budowlane podlegają pod regulacje wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305 z 2011 roku i oczywiście również pod krajową polską ustawę o wyrobach budowlanych i pewien system regulacji formalnych i w sumie normatywnych,
które no, obligują każdego producenta wyrobów budowlanych do sprostania tym wymogom. Tu w odniesieniu do taksy konstrukcyjnej, no, jak gdyby nie ma dyskusji. Od 4 lat ten wymóg jest, czyli wprowadzanie elementów na konstrukcyjne z drewna, czy sprzedaż więźby dachowej, mówiąc w uproszczeniu, bez spełnienia tych formalnych wymogów jest po prostu nielegalne. Okay. Jakie motywacje panu przyświecały, żeby przyjechać na to szkolenie? Znaczy motywacja to przeprowadzenie i dokończenie. Pracownik wcześniej przyjechał, już część tam załogi przeszkolona, jeżeli chodzi o sortowanie tego materiału drzewnego. Natomiast do przeprowadzenia zakładowej kontroli produkcji i potem uzyskania certyfikatu. Do tego, żeby sprzedawać tarcice przeznaczone na tak, cele konstrukcyjne. Tak, dokładnie, do tarcice do celów konstrukcyjnych. Jak pan ocenia, czy takie 4-dniowe szkolenie jest wystarczające, czy na przykład można byłoby to opanować w ciągu jednego dnia? Mówię tutaj o sortowaniu tarcicy konstrukcyjnej, tą metodą wizualną. Myślę, że te 4 dni to dają taką podstawę do rozpoczęcia, do wdrożenia tego. Natomiast 4 dni to nawet wręcz trochę mało, żeby w pełni opanować cały materiał, cały system. To jest podstawa nauczenia się teorii i podstaw do klasyfikacji tego materiału. Z pana punktu widzenia, co pana zmotywowało do tego, żeby na to szkolenie się zapisać, no, przyjechać tutaj do nas? Zmotywowało no, warunki, w jakich trzeba pracować w tej chwili. No, wiadomo, że standardy i produkcji, i wymagania klienta są takie, że no, trzeba się do tego rynku dostosować, innego wyjścia nie ma. Jak pan ocenia szkolenia? Szkolenia no, bardzo fajnie, bardzo dobrze to wszystko idzie, materiału bardzo dużo. Bardzo dużo, praktyka, teoria, no nie wyobrażam sobie, żeby to ktoś taki kurs i taką wiedzę przyswoił w ciągu tam jednego dnia czy dwóch, to jest minimalna te 4 dni, to myślę, że to jest no, w każdym razie nie za mało. Właśnie chciałem pana podpytać, bo jest pan właścicielem tartaku, tak. Zdecydował się pan na to szkolenie. Jak pan myśli, czy pańscy pracownicy, czy generalnie pracownicy tartaku są w stanie opanować sortowanie tarcicy konstrukcyjnej w ciągu na przykład jednodniowego szkolenia? To wygląda w ten sposób. Teoretycznie coś przeczyta, tam się nauczy, ale później praktyka to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby to zrobić w ciągu jednej wizyty jakiegoś instruktora, nawet nie wiadomo, jakbym tą wiedzę potrafił przekazać, ale wydaje mi się, że to jest no niemożliwe.